Dzień dobry. Witamy Was bardzo serdecznie na Tygodniu Ewangelizacyjnym w Dzięgielowie. W tym roku w ramach spotkań dla grupy młodszej będziemy się spotykać w internecie. Bardzo się cieszymy, że z nami jesteście. Przywitaliśmy Was piosenką o zwierzątkach. Czy pamiętacie ją z tamtego roku? Mam nadzieję, że tak, bo wtedy uczyliśmy się o przeróżnych zwierzętach. Tych większych, tych mniejszych, tych bardziej znanych i tych mniej znanych. Uczyliśmy się od nich różnych cech, na przykład cierpliwości czy pracowitości. Poznaliśmy historię przyjaznego delfina, który pokazał nam, że Pan Bóg chce być naszym największym przyjacielem. Świetlik pokazał nam, że warto być wzorem dla innych ludzi, a historia lwa pokazała, że Pan Bóg daje nam odwagę w życiu w różnych sytuacjach, wtedy, kiedy tego najbardziej potrzebujemy. Tym razem znowu spotkamy się ze zwierzątkami. Poznamy kolejne z nich, dowiemy się, czy możemy się od nich czegoś cennego nauczyć. Jesteście gotowi? No to zaczynajmy. Posłuchajcie, co wasze koleżanki i koledzy mówią o bohaterze dzisiejszego spotkania. Czy wiecie, o kogo chodzi? Spróbujcie odgadnąć. Ma kolorowe skrzydła. Może latać. Ma czułki. On ma skrzydła kolorowe i chce jeść kapustę. Ma skrzydła i lata. Jest kolorowy. A najpierw z gąsienicką. To jest owad, który umie latać i ma piękne skrzydła. I nie można go łapać, bo wtedy by się uszkodziło. Wszystkie stworzenia, małe i duże, są wymyślone przez Boga. Wszystkie stworzenia, małe i duże, są wymyślone przez Boga. Młody rodzi się z małej gąsienicy. Młody powstaje nowy piękny ktoś. Zaufaj Bogu, a staniesz się nowy. Dzień dobry. Chcę ci zadać pewne pytanie. Czy świętujesz swoje urodziny? Na pewno tak. A w jaki sposób to robisz? Być może ktoś piecze dla ciebie piękny i pyszny tort, na którym znajdują się świeczki. Na pewno przychodzą goście. Dostajesz też dużo fajnych prezentów. Ty i twoi bliscy cieszycie się z tego, że kiedyś pojawiłeś się na świecie. Wszyscy składają ci życzenia i cieszą się razem z tobą. A czy wiesz, że w Biblii napisane jest, że mamy się na nowo narodzić i stać się nowym stworzeniem? Może zapytasz, dlaczego mamy się na nowo narodzić i co to znaczy? Każdy z nas, kto rodzi się na świecie, jest grzesznikiem. A co to znaczy? To znaczy, że od samego początku, nawet kiedy jesteśmy już małymi dziećmi, robimy różne rzeczy, które nie podobają się Panu Bogu. Czyli grzeszymy. A jeżeli grzeszymy, to jesteśmy grzesznikami. Co to znaczy? Na przykład nie słuchamy naszych rodziców albo pań w przedszkolu. Może kłócimy się z innymi dziećmi o zabawki, nie chcemy się z nikim dzielić, tylko chcemy wszystkie je dla siebie. A może kłócisz i bijesz się ze swoim rodzeństwem albo z kolegami. Każdy z nas jest grzesznikiem i dlatego potrzebujemy zmiany. Mówimy dzisiaj o motylu. To piękny, wspaniały, kolorowy owad. Ale nie zawsze taki był. Na początku był tylko mało interesującą gąsienicą. Pewnie nawet niekolorową, która nie potrafiła latać, ale musiała przejść proces przeobrażenia, czyli zmiany. Została zamknięta w kokonie na wiele tygodni, a nawet miesięcy, po to, by po tym czasie wyjść z ukrycia i rozpocząć nowe życie już jako całkiem nowe stworzenie. Piękny, latający motyl.
I my też potrzebujemy takiej zmiany. Potrzebujemy narodzić się na nowo. Ale w jaki sposób? Czy to znaczy, że mamy na nowo narodzić się, wychodząc z brzuszka mamy? Nie, to przecież niemożliwe. Chodzi o to, żebyśmy zaufali Panu Jezusowi, że On jest tym, który potrafi oczyścić nasze serce z grzechu i sprawić, że staniemy się nowym stworzeniem. Każdy, kto zaufa Panu Jezusowi, narodzi się na nowo. A wtedy Pan Jezus da nam nowe życie i zupełnie nowe, czyste serce. Czy Ty zaufałeś już Panu Jezusowi jako Zbawicielowi? Jeśli nie, to zrób to, a On zmieni Twoje serce i da Ci nowe życie. W Biblii czytamy o różnych ludziach, którzy narodzili się na nowo. Chcę Wam opowiedzieć dzisiaj o jednym z nich. Uczniowie, którzy kochali Pana Jezusa, mieli pewnego wroga. Tym wrogiem był Saul. Saul był mądrym, wykształconym człowiekiem, kochał Pana Boga i znał bardzo dobrze Biblię, ale nie wierzył, że Jezus jest Synem Boga i nie lubił tych wszystkich, którzy opowiadali o Jezusie. Tak bardzo tego nie lubił, że nawet chciał wtrącać ich do więzienia. Jeżeli Ty kochasz Pana Jezusa i jesteś Jego dzieckiem, to postępuj tak, żeby Panu Bogu się to podobało. Pewnego dnia Saul nawet zdobył takie specjalne listy pozwolenia, żeby móc wrzucać do więzienia ludzi, którzy kochają Jezusa. Pewnego dnia Saul zmierzał do dużego miasta, żeby wtrącać ludzi do więzienia. I kiedy był w drodze, w pewnym momencie ogarnęła go taka niesamowita światłość. Ta światłość była tak wielka, że Saul upadł na ziemię i usłyszał głos. Saulu, dlaczego mnie krzywdzisz? Zdziwiony zapytał, kim jesteś, Panie? I wtedy usłyszał, jestem Jezus, którego Ty odrzucasz. Ale idź teraz do miasta, a tam pewien uczeń powie Ci, co masz dalej robić. Saul podniósł się, ale okazało się, że jest jak ślepiec. Nic nie widzi. Jego towarzysze musieli za rękę zaprowadzić go do miasta. Kiedy do niego przybył, pewien uczeń Pana przyszedł do Saula i powiedział mu: Jezus przysyła mnie do Ciebie, żebyś znowu mógł zobaczyć na oczy, żebyś mógł poznać Jezusa i podążać teraz za Nim. I od tego dnia Saul zaczął zupełnie nowe życie. Pamiętacie naszego motyla, a w zasadzie gąsienicę? Potrzebowała zmiany. Kiedy wyszła z kokona, to była już zupełnie nowym stworzeniem. I Saul, którego później Pan Bóg nazwał Pawłem, został apostołem Jezusa. Od tej pory był nowym stworzeniem, nowym człowiekiem, który chciał już postępować zupełnie inaczej. Od tej pory, wszędzie gdzie się znalazł, chciał opowiadać innym o Jezusie. Opowiadał im o tym, że jeżeli ktoś zaufa Jezusowi, to Pan Bóg sprawi, że stanie się nowym stworzeniem, tak jak to było w przypadku Pawła. Paweł przez wiele lat podróżował do różnych miast i wszędzie tam, gdzie się znalazł, opowiadał innym właśnie o Jezusie i o tym, co On dla niego uczynił. Pisał też dużo różnych listów do zborów, które zakładał i w tych listach pisał o Panu Jezusie, ale napominał też ludzi, jak mają postępować, żeby ich życie podobało się Panu Bogu. My dzisiaj te listy znajdujemy właśnie w Biblii. A czy Ty zaufałeś już Panu Jezusowi jako swojemu Zbawicielowi? Jeśli nie, to zrób to. Poproś Pana Jezusa, żeby został Twoim przyjacielem, żeby dał Ci nowe, czyste serce. A jeżeli jesteś już Bożym dzieckiem, nowym stworzeniem, to pamiętaj, żyj tak, żeby Panu Bogu Twoje życie się podobało. A teraz zamknij oczy, złóż rączki, pomodlimy się. Kochany Panie Boże, tak dziękujemy Ci za dzisiejszą historię, za przykład apostoła Pawła. Dziękujemy, że Ty też chcesz zmieniać nasze życie. Pomóż nam zaufać Tobie i pomóż nam żyć tak, żeby Tobie się to podobało. Amen.
Witajcie! Dzisiaj chcemy Was zachęcić do zrobienia pracy plastycznej. Na lekcji biblijnej słuchaliście dużo o tym, że musimy się... co musimy? Właśnie, musimy się na nowo narodzić. I słuchajcie, tak, myślę, że taki fajny, kolorowy motylek jest idealnym zwierzątkiem, które nam właśnie będzie o tym przypominać. Dlaczego? Bo na początku ten motylek jest taką mało ciekawą, niezauważalną larwą, taką zieloną albo brązową, a potem z tej larwy przeistacza się w takiego pięknego, kolorowego motylka. I my dzisiaj takie motylki właśnie będziemy robić. A z tyłu na motylku będziemy umieszczać werset biblijny, który mówi, że musimy się na nowo narodzić. Ten werset jest zapisany w Ewangelii Jana. Zapraszamy do pracy. W naszej pracy pomogą mi moi wspaniali asystenci. Asystentka Maja. Maja, pomachaj do kamery. Maja, nie wstydź się. Maja się potem ośmieli. I mój asystent Mojżesz. Mojżesz macha. Jest, super. Witajcie, witajcie. I do dzieła. Słuchajcie, co potrzebujemy dzisiaj do naszej pracy, do naszego motylka? Zobaczcie. Żeby zrobić takiego pięknego motylka albo jeszcze piękniejszego, potrzebujemy kartkę kolorową najlepiej. I słuchajcie, to musi być taka kartka, która jest bardzo, bardzo cieniutka. I taka najlepiej szeleszcząca. Potrzebujemy oczywiście nożyczki, klej. Polecam też klej, taki szybko schnący, taki magic się nazywa. Klamerkę, którą najlepiej będzie, żeby ona była jakaś kolorowa, ale jeżeli jest taka w takim kolorze naturalnym też może być. Mazaczki i o, i mój asystent trzyma jeszcze takie druciki, zobaczcie, bo będziemy robić czułki. Czego jeszcze nie powiedziałam, moi asystenci, co jeszcze potrzebujemy do motylka? Co on tutaj ma? Co on tutaj ma? Główkę. Głowę, głowę, słuchajcie, możemy zrobić z takich pomponików, też można je kupić w sklepie. No i słuchajcie, fajnie, gdyby motylek jeszcze coś widział, nie? Więc słuchajcie, też można kupić takie oczka samoprzylepne. Też będą potrzebne. I to chyba wszystko. Dobrze. Najpierw, kochani, musimy złożyć nasz kwadracik na pół. Okej, składamy na pół, nie? Teraz mamy prostokąt. I ten prostokąt, słuchajcie, też znowu składamy na pół, żeby nam powstał kwadrat. Ślicznie, czekaj, mojeczkę ci pomogę troszeczkę, żeby on był równy, wiesz? Dobra. Okej, i teraz zobaczcie, bardzo ważna rzecz. Tutaj mamy takie karteczki, które są luźne. Widzicie te rogi, że można je rozłożyć. Teraz bierzemy nożyczki i musicie teraz zdecydować, bo teraz będziemy wycinać kształt skrzydełek. Jakie te skrzydełka chcecie mieć? Jeżeli chcecie mieć okrągłe, to będziemy wycinać tutaj taki łuk. Ale jeżeli chcecie tak tutaj w tym motylku zrobić troszeczkę takie ostrzejsze, to już tutaj musicie troszeczkę sobie ten kształt tak wymyśleć, jaki chcecie, ok? I odpowiednio już przyciąć. Dobra, macie już pomysł? Ja sobie, słuchajcie, popatrz Maja, ja zrobię takie okrągłe. Widzisz? Takie coś. Ty chcesz takiego, no to też takie okrągłe jak ciocia robi. Widzisz? O. I ja już mam. Tylko tu tniemy, tak? Dobra, ja ci przytrzymam i Maja tnie. To jest taki cieniutki papier, dasz radę Maja? O, weźmy takiego malutkiego motylka, dobra. Mhm. Tu, tak? Aż do tyle, wiesz? Mhm. No, jeszcze. Jeszcze troszkę. Mozi daje radę? Tak jest, dobrze. I jeszcze, o, super, dobrze. To możemy schować. I teraz słuchajcie, to będą skrzydełka naszego motylka. Rozkładamy. Mhm. Ślicznie. Dobra, Majeczka, ja proponuję, żebyś sobie go tak zrobiła, wiesz? Bo tutaj, żeby miał troszeczkę dłuższe skrzydła potem. I teraz te skrzydełka po jednej i po drugiej stronie kolorujemy, słuchajcie, możecie jakieś plamki mu zrobić tej motylkowi, czy jej pani motylicy, ok? Albo jakieś zygzaczki. Zobaczcie, tutaj nasze motylki mają kropeczki, tutaj mają jakieś wzorki, a ten co tutaj ma, patrzcie, ten ma tutaj taką obwódkę dookoła i tutaj w środku nawet serduszka chyba jakieś, już Maja? Także możemy wziąć mazaki i rysujemy, do dzieła, dobra? Wszystkimi kolorami. Możesz wszystkimi, najlepiej takie ciemne, wiesz, żeby było widać, że tam coś jest narysowane, dobra? Okej, okay, no to każdy sobie rysuje. Tu jeszcze, zobaczcie, tak musisz. I z tej strony też spróbujesz,
żeby on był potem taki sam, po jednej i po drugiej ja stronie. Chciałam... Proszę bardzo. Słuchajcie, tutaj prosiłam, żebyście zrobili koło, ale nasz motylek przecież nie jest okrągły, tak? Ani nie jest jakiś taki podłużny, tylko ma takie ładne skrzydełko składające się z dwóch części. Żeby te części zaznaczyć, składamy teraz naszego motylka na pół i proponuję, żebyście tutaj, słuchajcie, teraz wycięli sobie takie do środka wcięcie. I tutaj będzie dół serduszka tego skrzydełka. Dobra, możecie też tam jakieś serduszko zrobić, czy cokolwiek. I teraz jeszcze tutaj to. O! I powstanie nam jedna część. I teraz mamy coś takiego, ok? Ja to potem będę składać w ten sposób. I będzie widać nam potem części skrzydełek. Dobra, to co? Rysujemy jeszcze dalej, Maja, czy nie? Ty już masz dość? Dobrze, to ciocia ci tylko tu pomoże coś jeszcze z tym zrobić, wiesz? Poczekaj sobie, tak. Tak, i tu popatrzcie, tu ci to widniemy trochę. To faktycznie by wyglądało jak motylek, nie? Patrz, tak. I tak. Okej? Okay? Dobra? Może być? Wow, co? Już to przypomina motylka? Dobrze, no to słuchajcie, teraz tak. Musimy go tak troszeczkę pozginać. Tutaj. Okej. Okay. Patrzcie, tak do środka. Tutaj sobie przytrzymasz paluszek. Dobra, Majka, masz radę? Jak chcesz, tak go składać, czy tak go składać? Tak chyba poskładamy, co? Mhm. Spróbujemy tak. Tutaj musisz mieć paluszek i tak spróbuj sobie go poskładać troszeczkę, wiesz? Bo popatrzcie, co będziemy robić, jak go tak pozwijacie trochę, to potem przypniemy, potem będziesz, możesz jeszcze domalować za chwileczkę, wiesz? To potem przypniemy tą klamerkę, okej? Okay? Ja Wam pokażę, a jeszcze sobie teraz dorysujesz, dobra? A ja mam dość tego. Dość, masz malowanie, no zaraz skończymy. Dobra. Ja Wam pokażę, pozwinamy go trochę. Idzie Ci to Mojżesz, czy nie idzie? Tak średnio? Dobra, zaraz go potem wyprostujemy jeszcze przy klamerce, wiesz? Tak, wszedł. Dobra, jest ładny motylek, czy nie bardzo? Widać ślepnie się tutaj. Dobrze, zaraz Ci przypniemy go, wiesz, i będzie ok. Tak. Musimy go trochę porozkładać jeszcze. Wygląda na motyla. Trzeba go rozprostować. Jeszcze, żeby te skrzydełka nam właśnie ładnie wyglądały potem. O. Możecie go sobie uformować jak chcecie. Tak, żeby przypominał właśnie motyla. Ok, widzisz, jak mój ma plamy czerwone? Dobra. Robię tutaj, czekaj, gdzie masz klamerkę, Majeczka? Tu. Jak chcesz mieć kolorowe kuleczki, to jeszcze tutaj możesz na zewnątrz namalować, wiesz? Malujemy coś? Tutaj namalujemy jeszcze. Tu. No i weźmiemy zaraz jeszcze inny kolor, prawda? Bo na tym czerwonym. Może żółte jakieś weźmiemy, co? Różowy nie będzie widać, Majeczka. Pokaż. Ale śliczny, fajny. To co teraz Mojżesz trzeba zrobić? Jak myślisz? Wykleić głowę. Głowę, no właśnie. Mhm. Tak. Dobra, tu i tu Majka możemy. Dobra. Okej, okay, jeszcze zielony, tak? To weźmiemy zielony. Czekaj, weźmiemy tutaj ten grubszy. Okej, okay, to takie mu promyczki może narysujemy, co? Może mieć? Okej, okay, tu mi też zrobimy, co? A niech ma, co? Takie fajne. Mhm, może być? Tak, i jeszcze co? Niebieskie jeszcze tu? Dobra. Mhm. Dobrze, ślicznie, Majeczka. Dobra, to co? Jak go spinamy teraz? Tu masz twoją tą. Tu, tak?
Czekaj, na przykład. Dzieciuszko troszeczkę to zwija, wiesz. No, dobra. Okay, zaraz go troszeczkę rozwiniemy już. I będzie ok. Dobra. Tak, i teraz go będziemy rozwijać, wiesz, na nowo, patrz, żeby był takim pięknym, nowiutkim motylkiem, co? Żeby było widać, z motylkiem. Okej. Okay. Dobra. Może być? O, patrz, jakie fajne skrzydełka ma. Może być? Co? Widzisz? O, tam trzeba jak najgłębiej wsadzić w tą klamerkę. Dobra, to teraz główka. Gdzie jest nasza główka tutaj? Uciekła nam? Czy ciocia nie widzi, gdzie jest nasza głowa moja? Dobra, możesz mieć moją głowę. Okej, okay, to główkę teraz przykleimy tu. Okej, okay, a może najpierw, słuchajcie, zrobimy jeszcze czułki tutaj, co? Bo czułki, zobaczcie, trzeba tutaj przywiązać. Maja, zobaczcie, zginamy teraz. Zginamy sobie tutaj tak na główkę. Maja, najpierw czułki zrobimy, wiesz? A potem główkę będziemy robić. Okej, okay, tu. O, mój będzie miał takie brązowe, widzicie? I tu spróbujemy sobie owinąć. Maja, patrz, widzisz? Tak, owijamy do... I teraz wyginamy do góry. I teraz słuchajcie, możecie uformować takie tak. Tutaj. Zaraz Majeczka ci pomogę. No. Takie czułki. Dacie radę? Mój będzie miał takie. Każdy motyl będzie miał na pewno inne. Maja, tu popatrz, widzisz, to trzeba dać do tyłu. Owijamy, owijaj. Tam do tyłu, tu, tak. Okej. Dobra. I teraz wywijamy czułki mu. Jakie chcesz mieć czułki? Takie kulki, czy takie wywinięte? Takie. Takie? No to możesz sobie, zobaczcie, wyginać drucik, jak chcesz. Idziesz rączkami? Dobra, może daj radę? Czy ci pomóc? No, bo się tak obwiązał. Nie. Zobaczcie, to musimy tak. Przód, tak. Hops, i teraz wywijamy do góry. Teraz możesz sobie ugryć. Ja stawiam sobie takiego motylka. O, śliczny, ale fajny. Ale fajny motylek, widzisz? To teraz jeszcze mu brakuje czego? Tej głowy, co? Ale słuchajcie, zanim jeszcze ta głowa, bo popatrzcie, nasze motylki mają tutaj przyklejony wersecik. To ja wam proponuję, najpierw przykleimy werset. Okay. A potem dopiero będziemy robić tą głowę, okay? Żeby nam nie przeszkadzała, potem jak będziemy przyklejać wersecik. Dobra, to potrzebujemy, może sobie weźmiemy klej, Majeczka ten. Okay. Dobra, tam to już ucieka. Dobra, może daj klamerkę. Okej, z tej strony tu jest tył, nie? Dobra, trzymaj i przyklejamy. Co? Majeczka, przykleisz? Co? Daj radę? Okej, dobra. Okej. Jest? Jest, dobra. Mój wersecik. Jest tutaj. Jest elegancko. Dobra. Okej, okay, tego kleju potem nie będzie jeszcze widać. Okej, okay, dobra, poczekajcie na chwileczkę. Aż się tu dobrze przyklei. Dobra, okej. Okay. To słuchajcie, tu proponuję, żebyście sobie tak tylko dali. Dobra, namazaczek, żeby się tu nie ubrudziło nic. Dobra, pięknie nic. Tak. Tu się na razie oprom nasze. Hops. Okej, okay, no i ta głowa. Została nam głowa, słuchajcie. Oczka, Maja wybrała oczka, tak? Ty chcesz najpierw oczka zrobić? To słuchajcie, teraz musimy tutaj sobie odkleić to. Damy tu jedno oko. No ja daję żadne, nie. To musimy pomóc, co? Dobra, może się nie uda. Jest. Dobra, drugie oko. Ok, i znowu potrzebujemy klej, tak? Dobra, Maja, przyklejaj. Muzi, przykleiłeś? Ślicznie, to teraz jeszcze oczka. Tak. Pięknie, patrz, jakiego masz fajnego motylka. Dobrze, główka się zaraz będzie trzymać. Dobra. Muzi, gotowy? Ja ci tutaj troszeczkę pomogę, co?
Dobra, Majeczka, już chwileczkę, już tylko oczka tu zrobimy. I będzie gotowe. Dobrze, tak? Jest, super. Zdolny asystent. Mhm, dobrze, to co? Chwalicie się swoimi motylkami? Dobrze. To o, głowa nam uciekła. Dobra, głowa zaraz będzie, o. To są nasze motylki. A jakie będą wasze? Zachęcamy was do zrobienia właśnie takich fajnych, kolorowych motylków. I dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia. Pa. Pa, pa. Witamy was bardzo serdecznie. Witamy, witamy. Ja jestem ciocia Cieszka, a to jest Fuciek, skarpetowiec. Dzień dobry. Jesteście tam? Są, ciocia Cieszko, są, są. A powiemy dzieciom, co robiliśmy przed chwilką? No jasne. Przed chwilką to myśmy, wiecie, oglądali taki filmik o takiej gąsienicy, co ona była okropnie, ale to okropnie głodna. I wiecie, jak się wykluła tylko z takiego jajeczka pod liściem, to zjadała, zjadała wszystko na swojej drodze. I pan ogrodnik nie był za bardzo zadowolony, bo mu zjadała wszystkie roślinki, wiecie? No, ale potem ona się zawinęła w taki kokon i tak nic się nie działo przez kilka dni. A potem z tego kokonu się wykluł taki wylazł, wiecie co wylazło? No, co wylazł, Fućku? No, wylazł taki wielki, piękny motyl. No i pan ogrodnik już był bardzo zadowolony, bo to jest cudownie mieć takiego motyla w ogrodzie, prawda? No, właśnie takiej historii słuchaliśmy o bardzo głodnej gąsieniczce, która zmieniła się w takiego pięknego motyla. O, ciociu, Cieszko, a ty myślisz, że tak w życiu tak można się zmienić, tak z takiej jakby gąsienicy w takiego motyla? Myślę, że tak. I nawet wiesz, opowiadał mi taki jeden chłopczyk, którego poznałam, o takiej zmianie. Chciałbyś posłuchać? O, no jasne, że tak. Posłuchajcie i wy. Krzyś przeprowadził się do nowego miasta i poszedł do szkoły, do klasy, której nie znał. I nawet ta klasa była bardzo fajna. Była fajna pani wychowawczyni, ale był jeden chłopiec w tej klasie, który strasznie, strasznie przerażał Krzysia. Nazywał się Adaś. Był troszkę większy niż inne dzieci. Miał zawsze taką bardzo groźną minę i mówił okropne rzeczy. Popychał dzieci na korytarzu. Trzymał się z takimi starszymi chłopakami i mówił, że są razem w gangu. I wiecie, Krzyś od mamy dostawał codziennie taki soczek w kartoniku. I ten Adaś po prostu mu zawsze taki soczek zabierał. I mówił, jak tylko się poskarżysz, to mnie popamiętasz. Krzyś bał się tego Adasia. Potem były wakacje i po wakacjach nawet Krzyś chciał wrócić do swojej klasy, ale jedyna rzecz, której się obawiał, to był ten Adaś. Zobaczył go pierwszego dnia na korytarzu i aż mu się kolana zrobiły takie miękkie już. Myślał, naszykuję już ten soczek i mu dam. Ale Adaś uśmiechnął się do niego i powiedział: cześć, Krzysztof. Krzyś nie mógł wierzyć swoim uszom, ale następnego dnia to się powtórzyło. Adaś nie zabierał mu już jego soczków. Uśmiechał się do niego, nie miał takiej groźnej miny i nawet mówił: cześć, Krzysztof, do niego. Po paru dniach, kiedy Krzyś się ośmielił, na przerwie usiadł koło tego Adasia i powiedział: Adasiu, ale co się stało, że ty się tak zmieniłeś? A Adaś powiedział: wiesz, bo ja teraz jestem w gangu Jezusa. Co to znaczy, że jesteś w gangu Jezusa? Zapytał Krzyś. I wtedy Aduś mu opowiedział, że na wakacjach chodził na zajęcia do takiego klubu dobrej nowiny, gdzie była taka ciocia i wujek i oni opowiadali różne rzeczy o Bogu, o Panu Jezusie. Mówili o tym, że Pan Bóg kocha każdego z nas bardzo, bardzo mocno i że bardzo chciałby, żebyśmy w wieczności przebywali w jego przepięknym mieście, w jego krainie, gdzie nie ma płaczu, ani łez, ani bólu, ani choroby, ale że nasze grzechy, czyli to wszystko, co złe robimy, oddzieliło nas
od Boga zrobiło taką ogromną przepaść i teraz nie możemy przejść na tamtą drugą stronę, choćbyśmy nie wiem jak się starali. I wtedy Adasiowi zrobiło się strasznie smutno, bo mu się przypomniały te wszystkie złe rzeczy, które robił w swoim życiu i myślał, oj, dla mnie nie ma już szansy, jestem już takim niedobrym chłopakiem, zrobiłem tyle niedobrych rzeczy. Ale wtedy ciocia powiedziała, że Pan Bóg tak ukochał każde z nich, również Adasia, że dał swojego Syna, Pana Jezusa, który stał się tak jakby mostem pomiędzy naszym lądem, tym, gdzie jest dużo zła, i tym wspaniałym miejscem, gdzie przebywa Pan Bóg. I że Pan Jezus umarł za nas. I jeżeli teraz przeprosimy Go za wszystkie nasze złe uczynki, za wszystko to zło, które żeśmy uczynili, i uczynimy Jego królem swojego życia i będziemy starali się postępować tak, żeby Jemu się podobać, to On nas przeprowadzi na tę drugą stronę. I Adaś wtedy pomyślał, że on strasznie chce, że on strasznie tego chce. I nawet, wiecie, przypomniały mu się wszystkie te złe rzeczy, które robił, i zaczął płakać. Ale mówił, że wcale się wtedy nie wstydził, bo już tak bardzo chciał, żeby ktoś mu to wybaczył. Już mówił, że mu już tak to bardzo, bardzo ciążyło na sercu. I wtedy pomodlił się i poprosił, żeby Pan Jezus został królem jego życia, że on chce już pięknie żyć, chce być naprawdę dobrym chłopakiem. I coś w jego życiu się zmieniło. Pan Jezus zamieszkał w jego sercu i chociaż oczywiście codziennie musiał znowu dokonywać wyborów, że nie będzie zabierał soczków, że nie będzie kopał, nie będzie mówił złych rzeczy, to Pan Jezus mu pomagał w tym, żeby być dobrym chłopakiem. I dlatego tak się zmienił. Naprawdę? Ten Adaś tak się zmienił? Tak. Krzysiu mówił, że naprawdę jest nie do poznania. A dlaczego tak się stało? No wiesz, Biblia mówi nam, że ten, kto jest w Panu Jezusie, czyli czyim królem jest Pan Jezus, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Tak jest napisane, że tak jak z tej gąsieniczki zrobił się taki przepiękny motyl, tak my, kiedy zaufamy Panu Jezusowi, jesteśmy już czymś innym, mamy nowe serce. Oho! I to znaczy, że nie będziemy już nigdy robić nic złego? Niestety to nie oznacza tego, ale oznacza, że będziemy wiedzieć, że chcemy wybierać dobro, a Pan Jezus powiedział, że nam pomoże, jeżeli będziemy się starać pięknie żyć ze względu na Niego, że On będzie z nami na każdym kroku i będzie nam pomagał. Oho! Ho! To ja jeszcze muszę sobie o tym pomyśleć, dobrze? Pomyślcie i wy. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie. Fajnie byłoby z takiej gąsieniczki stać się motylem, prawda? Prawda. Do zobaczenia.